Niekonwencjonalne metody stosują szkoły, by zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy. W gimnazjum nr 3 młodzież uczyła się w nocy. W piątek wieczorem uczniowie gimnazjum nr 3 w Policach spotkali się z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Policki Skarb na nietypowej lekcji. No ja akurat podjąłem się tematu przedstawienia historii wyposażenia żołnierza biorącego udział w czasie II wojny światowej, co miał na sobie, co posiadał przy sobie, jak również zaprezentowanie broni, jaka była używana w okresie wojny. Na pomysł zorganizowania nocy z historią wpadły trzy nauczycielki języka polskiego: Bogumiła Pawlak, Joanna Dobrowolska i Aneta Michalska. Realizujemy zarówno okres II wojny światowej, omawiamy lekturę Kamienie na szaniec i w związku z czym współpracujemy przy okazji ze Stowarzyszeniem Skarb i doszliśmy do wniosku, że warto by było zrobić to w formie projektu. W projekcie wzięło udział 30 uczniów z klas trzecich. Przebrani w stroje z czasów wojennych wcielili się w rolę powstańców. Projekt polega na przedstawieniu tak jakby czasów za II wojny światowej w Polsce. Na dworcu pozowaliśmy do zdjęć. Robiliśmy dużo tych zdjęć w różnych miejscach, takich typowych, przypominających tamte czasy. W tej szkole na każdym poziomie nauczania są realizowane podobne projekty. W każdym udział jest dobrowolny. Te zajęcia dają mi wielką satysfakcję, że mogę po prostu wziąć w nich udział. Wiele zabawy, wiele nauki. Bardzo mi się podobają. Moją pasją jest fotografia i bardzo chciałabym kiedyś kontynuować to, a tutaj bardzo wielu rzeczy się uczę i wiem później, co było kiedyś i jak to wszystko wygląda. W czasie nocy z historią uczniowie wysłuchali prelekcji na temat fabryki benzyny syntetycznej. Uczestnicy projektu mieli możliwość bezpośredniego dotknięcia eksponatów gromadzonych przez stowarzyszenie. Na koniec obejrzeli jeszcze film. Pouczające spotkanie z historią zakończyło się rano.